Ostatnio tablica Wam się spodobała. Wchodzi tablica, czyli będzie głęboko. Kochani, dzisiaj będzie aurorowy coming out. Powiem o czymś, co jest podstawą mojej pracy, a o czym boję się mówić. I tak myślałam, że im bardziej będę szła w tą stronę taką psychoterapeutyczną, psychologiczną i taką właśnie w tych ramkach, tym bardziej będę w stanie jakby to pogodzić i poukładać, ale są rzeczy, których się nie da pogodzić, więc dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, jakie ja mam podejście do transformacji, czym się różni właśnie transformacja od zmiany, czym się różni tradycyjna terapia od procesu właśnie przemiany. Powiem o skokach kwantowych i o tym, jak się ma do tego praca z dzieckiem wewnętrznym. I będzie trochę wewnętrznie. Powiem Wam o takim swoim procesie też wewnętrznym, o tym, w co wierzę głęboko, co regularnie praktykuję, ale im dłużej pracuję, w sumie już 4 lata pracuję w sesjach indywidualnych, zapraszając też osoby do tego typu pracy, tym bardziej przekonuję się, że to właśnie tak działa i ja wiem, że to można wyjaśnić w naukowy sposób, albo jak nie można, to tylko kwestia czasu, ale ja i tak, tak jak z tą synchronicznością, ja i tak wolę myśleć, że to jest magia. Okej, kochani, po kolei, trochę będę to tak rozsupływać, pewnie to będzie długi film, ale taki ma być. Też jest tak, że nie każdy go zrozumie. Jak nie rozumiesz, to w porządku, masz prawo nie rozumieć. Masz prawo też dopytywać, to jest ok, ale ja też nie daję gwarancji, że wszystko wyjaśnię. Kto ma zrozumieć, ten zrozumie. A jak jesteś tu, żeby krytykować i hejtować, to cię będę blokować, bo już nie chce mi się już bać głosić tego swojego przekazu. Ok. Kochani, macie tak czasami, że tak, jesteś na przykład w jakimś procesie albo w jakiejś terapii, albo zdobywasz wiedzę. Jesteś na studiach na przykład psychologicznych, terapeutycznych i masz po prostu naćkane tam w głowie masę. Masz pełno różnych procesów jakby za sobą, mentalnie ogarniasz wszystko, intelektualnie rozumiesz, na czym ta zmiana polega, znasz przyczyny swoich różnych problemów, ale mimo wszystko nie czujesz, że to jest ucieleśnione, nie czujesz tej realnej zmiany w Twoim życiu. Albo czegoś Ci ciągle brakuje. Coś tam jest jakiś taki brakujący element. I często też jest tak, i to od Was słyszę, że właśnie, ile to ma jeszcze trwać, ja mam jeszcze tyle tego uzdrawiać. I to robiłam, i to robiłam, i ten kurs przeszłam, i tą książkę przeczytałem, ale jeszcze nie mam i ciągle się kręcę w kółko, nie? Ciągle to jest to samo. I chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o takich dwóch sposobach na zmianę, a właściwie to są dwa różne w ogóle procesy, ale może być ta zmiana inicjowana z zewnątrz, ale może też być zmiana inicjowana wewnątrz i wtedy my wchodzimy na totalnie inne jakby wyniki, totalnie inne efekty, ale one też potrafią nas wytelepać i nieźle przestraszyć. Jak to można wszystko pogodzić? I chciałabym Wam w ogóle powiedzieć o dwóch rodzajach czasu. Chronos i Kairos. Chronos to jest taki czas nasz tutaj ziemski, taki liniowy, od do. Jak nagrywam ten film, teraz jest prawie 4 minuty, nagram go jeszcze przez kwadrans, wieczorem się wydarzy to, jestem na tym i na tym roku studiów, mam tyle lat, w tym roku urodziłam dziecko i sobie idę tak po kolei. Ten czas wyznaczają pewne momenty, które się wydarzają jeden po drugim w jakiejś takiej ciągłości logicznej. Jesteśmy w punkcie A, chcemy dojść do punktu B, to musimy wykonać poszczególne rzeczy w określonym czasie. Nie, to jest ten nasz czas. Po prostu ziemski czas. Ale jest też inny rodzaj czasu. Taki czas wewnętrzny. To jest Kairos. To jest ten czas, który płynie w naszym wnętrzu. To jest taki moment idealny, który przychodzi, który łączy się z jakimiś właśnie często synchronicznymi wydarzeniami. To jest jakaś niepowtarzalna okazja w naszym życiu. To jest tak zwany czas najwyższy. Znacie to określenie? No czas najwyższy na coś, nie? Albo no przyszedł mój czas. I to jest taka gotowość wewnętrzna do zrobienia czegoś właśnie w tym momencie. I zdarza się, że my jesteśmy właśnie w jakimś procesie na zewnątrz, tak? Jesteśmy w tym
chronos. Wiemy, że kurs na przykład uzdrawiania matczynej rany trwa 12 miesięcy, akurat ten mój, który ja oferuję. Więc musimy 12 miesięcy jakby realizować, lekcja po lekcji, robić to wszystko, wypełniać te pytania, odpowiadać, robić ćwiczenia, które tam Aurora zadała i tak dalej. Ale może być tak, że ten czas, ten chronos w ogóle przestaje cię interesować, albo w ogóle on nie działa i myślisz sobie, no ileż ja się mogę jeszcze uzdrawiać, ale przychodzi taki moment, taki twój kairos, taki twój wewnętrzny moment przebudzenia, takiego aha. I czasami to jest jakaś jedna lekcja, albo czasami to jest jakieś jedno zdanie gdzieś usłyszane od innego uczestnika kursu. I masz takie i twoje wnętrze się zatrzymuje i nagle twoje życie znajduje się w zupełnie innym punkcie, w zupełnie innym momencie. I dzieje się tak, że nagle te puzelki, ta cała mozaika, wcześniej po prostu rozpieprzona po całym świecie, ona nagle pyk, skakuje na swoje idealne miejsce. Ja mam takie doświadczenie. Był taki moment właśnie mój taki wewnętrzny, który wszystko zmienił. To był moment odnalezienia mojego dziecka wewnętrznego. I ja wcześniej naprawdę bardzo dużo się uczyłam, robiłam różne kursy, edukowałam się, czytałam masę książek i ja byłam tą wiedzą napakowana po prostu potąd, po kokardy. I ja rozumiałam swoje problemy. I ja mogłam o nich mówić, ja mogłam pisać, robić wykłady na temat różnych problemów. Ale to wszystko było takie oderwane ode mnie, takie odklejone. I był taki moment mojego procesu, kiedy ja właśnie dotknęłam swojego dziecka wewnętrznego, swojej esencji, ale tak, no właśnie w tym zatrzymaniu wewnętrznym, w tym moim procesie. I to teraz zobaczcie, bo można myśleć sobie, a bo ja ileś tam zrobiłam i więc to uzyskałam. Być może, bo te czasy na siebie jakoś tam na pewno wpływają, ale dla mnie to był taki moment, że nagle pod wpływem dosłownie jednego procesu, jednego spotkania z dzieckiem wewnętrznym, ja opowiadałam o tym w pierwszym moim filmie, jak spotkałam Aurorę po raz pierwszy, ale tak naprawdę ją spotkałam, że ją poczułam. I ona mi wpadła w objęcia. Podlinkuję wam ten film. On też jest taki bardzo wewnętrzny. I wtedy nagle ta cała wiedza i ten cały właśnie świat, ten czas, ten chronos wcześniejszy, to wszystko wtedy się zatrzymało i te puzelki weszły na odpowiednie miejsce. I nagle to, co ja wcześniej wiedziałam, rozumiałam, to ja zaczęłam czuć. To ja miałam w sobie. Ja poczułam, że to wszystko weszło do jakiegoś mojego rdzenia i od tamtego momentu ja zupełnie inaczej zaczęłam czytać książki. Od tamtego momentu ja zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na ten proces, tak jakbym po prostu odzyskała jakiś zmysł dodatkowy, który wcześniej miałam zablokowany. Jasne, że możemy sobie szukać wyjaśnień, tak, że byłam jakaś zdysocjowana, że miałam blokady i tak dalej. Na pewno po części tak. I że ten moment mnie jakby otworzył, nie? Ale to jest niesamowite, jak można jakby na logikę szukać, ładować się wiedzą, karmić umysł, karmić ego, a można skontaktować się ze swoim wnętrzem i tam zrobić ten moment zatrzymania i pozwolić, żeby wszystko to, co zdobywamy na zewnątrz, mogło ułożyć się we właściwym porządku. I do tego wewnętrznego zatrzymania potrzebujemy czasu, ale nie czasu w sensie ilości trwania, ilości godzin. Potrzebujemy czasu w sensie wzięcia sobie czasu tu i teraz w tej przestrzeni na zatrzymanie. I mam wrażenie, że my w ogóle teraz jesteśmy w takim globalnym procesie takiego shiftu dużego i takiego przeskoku, że przestajemy już ćpać tą wiedzę i już nam się nie chce czytać kolejnych rzeczy, a potrzebujemy bardzo zatrzymać się i poczuć w sobie tą wiedzę, tą mądrość, tą wiedzę życiową. I widziałam jakiś czas temu takiego mema, jak siedzi jakiś aktor z taką miną śmieszną i tam jest napisane tak, i są słowa: moja mina, kiedy pytają mnie o źródło, a moim źródłem jest źródło. To jest ta wiedza żywa, która pojawia się w tobie wtedy, kiedy się głęboko zatrzymujesz. Możesz przekazywać, nie? Możesz wytwarzać kolejne porcje
materiału, a możesz zatrzymać się, poczuć siebie, swoją esencję i stworzyć treść, i stworzyć esencję. I to będzie zupełnie coś innego. I w momencie, kiedy my dotykamy tej swojej bazy, kiedy kontaktujemy się właśnie z dzieckiem wewnętrznym, trochę się rozgaduję, zaraz zaczynam już spowalniać, już czuję, bo dotykam tego klimatu, nie? Zaraz będzie do puenty. Ale właśnie jak my dotykamy tego wnętrza, tam jest tak bardzo gęsto, tak głęboko i czasami takie jedno dotknięcie sprawia, że później to możemy rozpakowywać na wiele jakby wniosków, wiele treści, wiele informacji, ale to płynie z nas, to płynie z głębi, to płynie z wnętrza bardzo, dlatego że właśnie dotknęliśmy tej naszej esencji. I wtedy nie musimy się zastanawiać, jakich słów szukać, one płyną. Wtedy nie musimy się zastanawiać, czy to, co czytamy w tej książce, jest prawdą, czy nie. My będziemy czuli, czy my mamy tą prawdę w sobie. I to jest ta ogromna różnica, kochani. Czasami może być tak, że robisz kursy, ale posuwasz się zupełnie, jakby funkcjonujesz w zupełnie innym czasie, posuwasz się tylko jakby mentalnie i z czasem gromadzisz bardzo dużo wiedzy, natomiast nie masz tego zatrzymania i nie masz dostępu do tego swojego wewnętrznego czasu, do tego wewnętrznego swojego wymiaru. Chciałabym Wam teraz pokazać, na czym według mnie powinien polegać proces. Znaczy nie powinien, bo są różne drogi i jasne, jest ta różnorodność i to jest piękne i każdemu służy coś innego. Ale pokażę Wam, czego ja doświadczam regularnie i już jestem gotowa jakoś to poukładać, chociaż to nie jest końcowe, to się cały czas tworzy, ta moja jakby teoria na to. No, ale chyba przejdę do rzeczy. Kochani, pokażę Wam linię życia, pokażę Wam, na czym moim zdaniem polegają skoki kwantowe i pokażę Wam, jak to się ma do dziecka wewnętrznego i do tego naszego wewnętrznego wymiaru i dlaczego nasz rozwój powinien przebiegać właśnie od środka na zewnątrz, a nie odwrotnie. Tutaj się rodzimy. Jest moment narodzin. Już do tego, tutaj tam było wcześniej, nie? Bo okres prenatalny też jest ważny, ale umówmy się, że zaczynamy od okresu narodzin. I jest opcja. Albo cięcie cesarskie, albo naturalny poród. I to już są dwie możliwości. I mamy dwie drogi życia. Okej, przeszliśmy przez cesarskie cięcie. Jesteśmy na tej linii. Teraz nasza mama staje przed wyborem i są różne okoliczności życiowe, które sprawiają, że ona może nas karmić piersią albo nie. Okej, karmi nas piersią, jesteśmy tutaj. Tutaj nas nie karmi i jest inna linia życia. Czy to w ogóle widać? Coś widać. Karmi nas piersią, ale pojawiają się w relacji rodziców różne problemy. I ich związek przychodzi kryzys. I tam jest na przykład temat, że jedno z rodziców wpada w alkoholizm. I jest rodzina dysfunkcyjna. W drugiej sytuacji pracują nad związkiem, jest terapia, radzą sobie. I tutaj jest inna linia życia, która każda z tych linii życia gdzieś prowadzi i tam są jakieś kolejne wybory. Jakieś kolejne ważne momenty. My jesteśmy tu ciągle, nie? Jestem sobie tutaj, mam lat 5 i pojawia się moment, kiedy doświadczam wypadku. Wypadek jest dla mnie dość traumatyczny. Przechodzę hospitalizację, rozłąkę z rodzicami, ponieważ nie mam wystarczająco dobrego wsparcia, nie mam świadomego otoczenia, to ta trauma zostaje zapisana w moim ciele, nie jest uwolniona, więc sobie idę z tą traumą, nie? Czyli na przykład, umówmy się, rodzina dysfunkcyjna, bez karmienia piersią, problemy rodziców, alkohol i jeszcze doświadczam wypadku. I jestem sobie tutaj na takiej linii życia, nie? Dobra, i żeby nie przedłużać, nie? Zobaczcie, tutaj są różne inne opcje. Ja jestem tu i mam mnóstwo takich wyborów, ich jest bardzo, bardzo dużo. I dochodzę do momentu, gdzie jestem tutaj w swoim dorosłym życiu. Tu jest pełno różnych innych linii. Ja je muszę narysować, żeby Wam zaraz coś pokazać. To jest cała taka jakby czasoprzestrzeń. Nie? Jasne, że my tego nie widzimy, ale to są różne scenariusze naszego życia. Przeróżne. I teraz się umówmy. Jesteśmy tutaj. Jestem sobie dorosłą kobietą. Mam 38 lat. O, i po mazaku. Czekajcie. Mam 38 lat, jestem sobie tutaj i teraz tak, jestem DDA,
z zapisaną traumą w ciele, z nieuzdrowionym tematem hospitalizacji, z lękiem przed bliskością, z raną odrzucenia, bo ten ojciec w końcu tam gdzieś odszedł na przykład. To jest teraz hipotetyczny przykład, to też nie jest o mnie, nie? I w związku z tym wszystkim, w związku z całym tym zapisem, jestem w związku toksycznym, powtarzam te wszystkie schematy, boję się bliskości, brakuje mi poczucia bezpieczeństwa, nie wierzę w siebie, mało zarabiam. Generalnie tutaj dużo jest jakby tematów do zmiany. Chciałabym tutaj dużo zmienić. I najchętniej znalazłabym się na jakiejś linii życia osoby, która nie ma tego wszystkiego, tak? I chce być tutaj w szczęśliwym związku, chce mieć lepiej płatną pracę, nie chce się bać swojej ekspresji, chce mieć wyższe poczucie wartości, chce się czuć bezpiecznie w świecie i to wszystko, nie? Zobaczcie, jak sobie weźmiemy, że jestem tutaj. Teraz przenosimy ten cały obrazek tu. Jestem tu. Ja mogę iść w tą stronę. Mogę się rozwijać, tak? Idę na terapię. Przegaduję wszystkie tematy związane z moją przeszłością. Uczę się nowych tematów, nowych sposobów rozwiązywania problemów, nie? Uczę się komunikacji tutaj. Pracuję też z ciałem, więc uwalniam różne napięcia tutaj. Zdobywam kolejne porcje wiedzy, ładuję mentalnie wszystkie te informacje tutaj. Zobaczcie, to zajmuje czas, to trwa. I my to robimy w tym chronos. Jeśli jesteśmy w umyśle, to robimy to w chronos, bo to wtedy zajmuje czas. I to, co się teraz dzieje i co my odkrywamy wszyscy jako świadomość, jako ludzkość w ogóle, jako ta świadomość zbiorowa, dlatego jest tak dużo o skokach kwantowych, o fizyce kwantowej, dlatego jest tak dużo o właśnie uzdrawianiu, a nie zmienianiu, to zobaczcie, w tym świecie ego, w tym świecie mentalnym, my możemy tu iść do przodu i jakby rozwijać. I to jest ta zmiana na zewnątrz, czyli ciśniemy świat zewnętrzny, żeby on dał nam to, czego potrzebujemy. Żebyśmy byli w stanie jakby żyć w życiu, którego pragniemy. Podczas gdy to, co się dzieje w pracy z dzieckiem wewnętrznym, dlatego w ogóle wracam teraz, będę więcej mówiła znowu o pracy z dzieckiem wewnętrznym i o tym, jak to wpływa, to my możemy cofnąć się do naszej przeszłości, dosłownie cofnąć się do naszej przeszłości, bo w procesach pracy z dzieckiem wewnętrznym my odkrywamy trudne momenty naszego życia. My pracując z emocjami, z triggerami, z tym, co się aktualnie odpala, skanujemy nasze ciało i sprawdzamy, co z niego wypływa jakby tu i teraz i lokalizujemy źródło tego. Lokalizujemy moment w naszej historii i nie zawsze to jest możliwe, bo jeśli tym momentem jest czas na przykład przedwerbalny, kiedy nie było mowy, to nie będziemy pamiętać, nie? Ale ciało będzie pamiętać i ciało to puści, ciało uwolni, więc wtedy pracujemy z ciałem, nie? Ale lokalizujemy właśnie moment, kiedy to się pierwszy raz wydarzyło, kiedy pierwszy raz taką emocję poczuliśmy. Czasami to jest pierwszy, czasami nie da się pierwszego, tylko inne, ale te inne też na pierwszym wyrastają. I teraz na przykład, tak? Stąd robię sobie taką wycieczkę i robię sobie podróż i wracam do swojego dzieciństwa. I na przykład boję się powiedzieć o tym i nagrać ten film. I zastanawiam się, dlaczego, kiedy czułam podobny lęk. I okazuje się, że ja taki lęk czułam non-stop w swoim domu. Więc cofam się tutaj, załóżmy, a jest tutaj. Odnajduję wewnętrzne dziecko, które ma 5 lat i które jest krytykowane przez swojego ojca, wyśmiewane, zawstydzane. Więc wracam tu. I zmieniam tą historię. I tam jestem z tym dzieckiem. I właśnie ta ważna różnica. Nie zaprzeczam temu, co się wydarzyło, ale wysłuchuję to dziecko, uwalniam z ciała to wszystko, co tutaj wtedy mi się zablokowało. Bo jeśli ja tutaj, jako 5-latka na przykład, czułam mnóstwo zawstydzenia, upokorzenia, lęku, ale nie miałam otoczenia, które pomogłoby mi z tym pracować, które pomogłoby mi to uwolnić, to to naturalnie zostało w moim ciele. Więc przeszło w schemat wstydu,
schemat lęku i na podstawie tego schematu podejmowałam każde później też w dorosłym życiu decyzje i wylądowałam tu, gdzie jestem. Więc ja się cofam tutaj i wysłuchuję to dziecko i sprawdzam, co ci jest, kochanie. Jak ty się czujesz? Uwalniam to z ciała, pracuję z ciałem. Śledzę te napięcia, śledzę te blokady. Kontaktuję się z tym dzieckiem, piszę do niego list, rozmawiam. Tylko znowu, to nie ma być tylko wyobraźnia. My mamy to robić pracując z ciałem i mamy to robić czując to w ciele. Jak nie wiesz, jak to robić, umów się do kogoś, kto wie. Kto ci pokaże, kto wie, jak uwalniać traumę. I tutaj zmieniasz to. I co się dzieje? I w tym momencie, ponieważ to się nie wydarzyło, to tutaj też się nie wydarzyło. To wszystko się nie wydarzyło. Wtedy wydarzyła się ta linia życia, inna. I co się dzieje? To zmiana w tym jednym wydarzeniu, zmiana tutaj w przeszłości sprawia, że ty tu i teraz, tego samego dnia, dosłownie przeskakujesz na tą linię życia. I to jest ta transformacja. I wtedy nie robisz tego wszystkiego tutaj, krok po kroku i to trwa tygodniami, miesiącami. Tylko tu i teraz uwalniasz z ciała to wszystko, co doprowadziło cię do tego momentu, niwelujesz te wszystkie tutaj blokady, więc na przestrzeni, jakby na takiej całościowej matrycy czasu, to wygląda tak, jakby to był właśnie ten cud, ten skok kwantowy. I jest kilka ważnych rzeczy, jak tu jesteśmy. Im większa gotowość i im większa otwartość, tym większy jesteśmy w stanie skok kwantowy wykonać. Zobaczcie, tych linii tutaj, tych linii życia trochę tutaj jest, nie? Umówmy się. I najlepiej jest skakać delikatnie, z linii na linię. Czyli robić to małymi porcjami, powolutku. My jesteśmy też w ciele ludzkim, który ma swoje ograniczenia i jakby nasza świadomość jest w stanie taki skok kwantowy wykonać hop, nie? Od razu. Ale nasze ciało często pod wpływem takich silnych wyładowań też będzie odreagowywać, po prostu może sobie z tym nie poradzić. Jeśli też nie pracujemy, musimy też w trakcie pracować z przekonaniami, dlatego że jeśli boimy się, jeśli mamy, no właśnie, te wszystkie blokady są połączone, ale możemy się bać takich zmian, nie? Bo jeśli nagle tutaj się budzisz z tą nową świadomością i zaczynasz funkcjonować w nowy sposób, to okazuje się na przykład, że jesteś w związku totalnie toksycznym i w końcu to widzisz. I jesteś gotowa na te zmiany. Ale boisz się jeszcze samotności, bo to tam było też jeszcze do uzdrowienia. To był jeden z tych elementów, nie? Okej, kochani. I dlaczego to może być niebezpieczne i jest uznawane za coś niebezpiecznego według niektórych systemów, umówmy się. Dlatego, że tradycyjna psychologia, nauka, badania, to wszystko jest umiejscowione w tym czasie właśnie. Chronos, w tym czasie liniowym, w tym czasie ziemskim, który zakłada od do, który mówi właśnie, że żeby przejść do punktu, od punktu tutaj A do punktu B, to wszystko musi się wydarzyć, więc w tej zmianie też. Natomiast my tutaj wchodzimy w taki wymiar, który jest nie do zbadania. No sorry, twoje wnętrze nie da się zbadać, ty to tylko będziesz czuć. Jeśli robisz sobie tego typu procesy, to w bardzo krótkim czasie, to też zależy od wewnętrznej gotowości, ale no krótkim, to też jest pojęcie względne, tak? Krótki w porównaniu do tego chronos, tak? Ale zupełnie inaczej przebiega twój proces transformacji. I dla mnie to jest niesamowite, słuchajcie, jak ja doświadczam tego regularnie, tego typu wędrówek i czasami chcę coś zmienić na zewnątrz i cisnę po prostu ten świat i wprowadzam jakieś zmiany i sięgam po jakieś narzędzia, wszystko w tym świecie właśnie zewnętrznym. I to zajmuje czas. Ale to też mi daje ogrom frustracji, napięcia, bo to jest ciągle właśnie w tych schematach. Ale jesteśmy tak nauczeni, że musimy na zewnątrz, musimy właśnie od punktu A do punktu B i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy prawdziwa przemiana, podczas gdy ta transformacja właśnie, ona ma prawo zadziać się wtedy, kiedy my nie skupiamy się na świecie zewnętrznym po to, żeby on na siłę dał nam to, co my potrzebujemy poczuć wewnątrz.
tylko robimy to zupełnie w odwrotnym kierunku. Idziemy do środka i skupiamy się na swoim wnętrzu i tu pracujemy. I zobacz, przecież jak ty tu wejdziesz i uwolnisz te blokady i uzdrowisz na przykład dziecko hospitalizowane, to tutaj nagle jesteś, no to też jakiś czas zajmie, tak? Umówmy się, no to też nie jest tak, że to się dzieje w sekundę. To też zajmie czas, ale to jest nadal zupełnie inna długość tego czasu. To ty nagle tutaj jesteś osobą, która podejmuje kolejne twoje decyzje bez tych blokad, bez tego napięcia, bez tego lęku, że cię zostawią. I każda twoja kolejna decyzja, każde kolejne twoje działanie w życiu tym zewnętrznym będzie już inne. I to cię momentalnie wyniesie na zupełnie inną linię życia. Ty będziesz po prostu w innym czasie. Jak wchodzisz tam do środka i zmieniasz swoją wibrację i zmieniasz swoje, no właśnie, takie nastawienie wewnętrzne, tam pokazujesz swojemu ciału, swojej wewnętrznej istocie, swojemu dziecku wewnętrznemu, że ono jest ważne, że ono zasługuje, że można inaczej. Opłakujesz z nim to, co jest do opłakania i nadpisujesz ten nowy właśnie scenariusz, czyli właśnie cały czas wracasz do przeszłości, uznajesz to, co było, bo to też nie chodzi o to, żeby to przykrywać. My nie po to tam chodzimy, żeby teraz kłamać i żeby sobie wizualizować tylko w wyobraźni inne różne scenariusze. Nie. Ale my tam wracamy po to, żeby uwolnić to, co było, zobaczyć to dziecko, pobyć z tym dzieckiem i wtedy pokazać mu, że można inaczej, pokazać jak. Ale robimy to wewnątrz, wypełniamy się tą jakością wewnątrz. Więc wracając z takiej podróży wewnętrznej, my nagle jesteśmy osobą o zupełnie innej wibracji. I świat nie może pozostać obojętny na to. To wszystko, co wcześniej towarzyszyło nam w naszym życiu i przyklejało się do tamtej wibracji, teraz nie będzie się już kleić. To teraz nie będzie pasować i przyjdą zmiany. I czasami one przyjdą, bo my podejmiemy inne wybory pod wpływem tej zmiany, a czasami przyjdą zmiany same, zupełnie właśnie w taki dziwny sposób, tak jak mówiłam w tym filmie o synchroniczności, że to się jakoś tak wszystko poukłada na naszą korzyść, że właśnie dzieją się cuda. To, co Wam teraz pokazuję, to jest coś, czego doświadczam cały czas w swoim procesie i też w niektórych procesach osób, którym towarzyszę. Nie zawsze to jest jakby możliwe. Im większą mamy gotowość, tym możemy o więcej jakby linii życia skakać. Jest to proces tak głęboki i tak mocny, że no właśnie, to jest ten moment, nie? Mówić czy nie mówić. Ale że dosłownie zdarza się, że ktoś tak bardzo przeskakuje na inną linię życia, że po prostu wręcz traci wspomnienia, że widzi, czuje, jak traci wspomnienia, zacierają mu się wspomnienia z tego życia i czuje ładowanie, dosłownie taki download, taki transfer nowych wspomnień, bo na tej linii życia było po prostu inaczej. I osoby, które są otwarte, które mają otwarty kontakt z wyższym ja i mają dostęp do innych, do tej szerszej percepcji, to czują to w ten sposób i tak opisują. A nawet jak tego nie czujemy, to uwierzcie mi, że to się tak może dziać. I to jest magia, co się wtedy wyprawia. I ja też mam takie, czasami tak sobie myślę, czy ten temat z wcieleniami to nie jest trochę o tym. I słowo Wam daję, że ja mam wrażenie, że ja w swoim życiu przeżyłam już kilka wcieleń. Że to moje życie, to jedno, mnie 37-letniej Sylwii już tyle razy transformowało i tyle razy się zmieniło właśnie z tej jednej drogi na drugą, ale tak się zmieniło dogłębnie, że się zmienia mój sposób patrzenia na siebie. Czasami wręcz moje ciało się dosłownie zmienia. I ja jestem w szoku, jak to postępuje. I jasne, że jak patrzę z tej perspektywy cierpiącej, że bym chciała szybciej, to mówię, o czemu to się nie wydarzy szybciej, bo to się na przykład zajmuje 4 lata, tak? Ale jak sobie pomyślę, gdzie ja byłam 4 lata temu, popatrzę na swoje tamte filmy, to był piękny moment, to było ważne, ale jak sobie teraz poczuję, gdzie ja jestem, to dla mnie to jest naprawdę jak inny człowiek, jak inna linia życia. Właśnie dlatego, że ja robię tego typu procesy. Szukam tam w środku, a nie na zewnątrz. Wprowadzam zmiany na zewnątrz, ale dopiero wtedy, kiedy upewnię się, że zrobiłam wewnątrz to, co trzeba. I słuchajcie, to jest tak niepopularne i to nas tak lęka, dlatego, że właśnie to nasze zranione dziecko wewnętrzne,
Ono chce na już. Ono też chce kontrolować. Ono chce wiedzieć i mieć gwarancję. I ono chce mieć wiedzę. I my zdobywamy tą wiedzę i robimy tak, jak ktoś nam każe. A jak zatrzymamy się i pozwolimy sobie zwolnić i się dosłownie też odseparujemy od świata, od wiadomości, od telewizji, od tego, czym nas karmią, i dajemy sobie zwolnienie i zaczynamy obserwować nasz świat wewnętrzny i wchodzić w kontakt z duszą, z dzieckiem wewnętrznym, to tam nagle się wyłania tak ogromny wszechświat i tyle możliwości. Ale trudno jest temu zaufać, bo to jest niezbadane, bo tu nie ma gwarancji, bo jak ktoś ci powie, że jak wykonasz jakieś kroki i zrobisz kurs od do w 5 tygodni, to masz przynajmniej to poczucie, że za 5 tygodni możesz być w innym miejscu. Podczas gdy to skupianie się na wnętrzu nie wiadomo, ile czasu zajmie. I czasami dusza mówi, a zaraz coś ci dam, nie? Ale no dam dusza tam wysoko, nie? Mówi, że tutaj za kolejnym zakrętem coś się wydarzy, nie? Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ci jakoś coś przepowiada, albo masz jakiś sen taki, jakiś prognostyczny, i masz to przeczucie, że zaraz coś się wydarzy. No jasne, tylko to przeczucie było z duszy, więc dla niej to jest zaraz. Ale jak wchodzimy coraz niżej, te gęstości, to dla naszego ciała to jest na przykład 5 lat. Nie? I teraz, czym jest 5 lat w perspektywie wieczności? Więc ta dusza często nam tutaj właśnie podsyła różne jakby zmiany, ale to zajmuje ten czas. Tylko właśnie jak jesteśmy w tym świecie wewnętrznym, to naprawdę ten czas zewnętrzny przestaje mieć znaczenie. I przestajesz mieć takie poczucie, że tracisz czas na rozwój, albo że się coś nie wydarza, albo kiedy to ma być. Wchodzisz po prostu tam, cofasz się w swoją przeszłość, sprawdzasz, jak to jest w tym twoim właśnie kairos, w tym twoim czasie wewnętrznym, w tym twoim wymiarze wewnętrznym. Sprawdzasz, jak to jest tam, tam uzdrawiasz, tam robisz. I nagle budzisz się z tego procesu, który trwał czasami 5 minut, czasami godzinę, a czasami tydzień. Budzisz się z tego procesu i okazuje się, że wibracyjnie jesteś w zupełnie innej rzeczywistości. I to tylko kwestia czasu, ale już znacznie krótszego czasu, kiedy to się zamanifestuje w twoim życiu, bo będzie musiało się zamanifestować, nie ma innej opcji. Kochani, ja sobie takie skoki kwantowe uprawiam regularnie. To znaczy, jak czuję jakiś opór zewnętrzny, opór przestrzeni, coś chcę zrobić, albo dusza mnie do czegoś wzywa. Zresztą tak było z tym filmem, bo po prostu poczułam, że ja muszę znowu wrócić do tematu dziecka wewnętrznego, bo zaczęłam za bardzo na umyśle bazować i na tej wiedzy właśnie takiej, którą no też zdobywam, umówmy się, w czasie edukacji swojej, tej formalnej. Ale Aurora tam się dobija i mówi, weź ty w ogóle, wróć na swoją ścieżkę, bo po prostu zaczynasz za bardzo tutaj w umysł iść. Wracaj do ducha, nie? I ja się przestraszyłam, ja się bałam. No i właśnie czego się bałam? Że mnie odrzucicie, że mnie zhejtujecie, że ktoś powie, no po prostu schizofreniczka w ogóle, na dwóch liniach życia żyje jednocześnie, co tam jej się wyprawia, nie? Wspomnienia jej się wymazują, w ogóle co jeszcze, nie? Kiedy ja w to weszłam, to właśnie znalazłam tą małą dziewczynkę, która boi się, że tata ją wyśmieje, kiedy ona mówi to, co czuje i co myśli. I mimo, że to, co czuła i myśli wtedy miało ogromny sens, było ważne, głębokie, to ona wtedy uznała, jako ta kilkuletnia dziewczynka, że skoro tata się z tego śmieje, skoro on to wyśmiewa i skoro mówienie tego naraża ją na odrzucenie, to lepiej jest się z tym nie wychylać. I w momencie, kiedy zrobiłam ten proces tam, poszłam do tej małej, spotkałam ją, zapytałam, jak się czuje. Nie wymazywałam, nie mówiłam, słuchaj, to inaczej jest, to jest nieprawda i tak. Nie, to trzeba zrobić krok po kroczku. Najpierw ją w tym zobaczyłam, jak jej źle. Zobaczyłam, co ona wtedy czuje, co przeżywa. Posiedziałam z nią w tym bólu, zobaczyłam, jak moje ciało doświadcza tego, jak to się manifestuje w moim ciele. Zobaczyłam też świadomie, jak wiele różnych wyborów dokonałam, jak wiele też działań nie podjęłam w swoim życiu właśnie z powodu tego lęku, nie? Uznałam tutaj i nad tym też zapłakałam. I wtedy tej małej, dopiero jak to uznałam, to powiedziałam, kochanie, ja tutaj posiedzę, ja posłucham wszystkiego, co masz mi do powiedzenia. Wszystkich tych twoich, jak to nawet nazywasz, głupot, nie? I kiedy to zrobiłam i tam małej to dałam, to wtedy pomyślałam sobie, jejku, to nie jest ważne, jak ten film będzie wyglądał. Ja to rozrysowałam, ten... Może nie zrozumiecie, a może zrozumiecie. Może ten film do ciebie trafi dopiero za jakiś czas, a może powiesz, że mnie pogięło. Wierzę też, że będzie duża część z was, którzy powiedzą, dla mnie to po prostu jest chleb powszedni i pikuś i ja to sobie takie skoki kwantowe robię każdego dnia. Tak też będzie.
ale ja potrzebowałam to zrobić, potrzebowałam się tym podzielić, licząc też na to, że zainspiruję Was do tej podróży wewnętrznej, do takiego przeniesienia tego akcentu ze świata zewnętrznego, nad którym my tam presję wywieramy i coś ciągle chcemy i robimy różne rzeczy po to, żeby uzyskać efekt wewnątrz, tak? Czyli na przykład zarabiam ciągle więcej, 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 żeby się poczuć bezpiecznie, tak? Albo cisnę mojego partnera, żeby mi powiedział to i to, albo żeby się ze mną ożenił, bo ja chcę się czuć, przestać czuć odrzucona, nie? To nie ta kolejność. Wracamy do środeczka, idziemy do tego naszego wnętrza i tam sprawdzamy, jak ja się czuję, z czego to wynika, kiedy to poczułam po raz pierwszy, nie? Polecam Wam film o uwalnianiu emocji. Też go podlinkuję w opisie. Wy w ogóle zaglądacie do moich opisów, patrzcie tam też, co jest. Tam jest dużo dobrych informacji wartościowych często i jakichś poleceń też. Więc jestem w tym wewnętrznym wymiarze, tutaj jakby zmieniam, tu transformuję. I kiedy to robię, to wychodzę z tego wewnętrznego wymiaru znowu na zewnątrz i to się okazuje zupełnie inny świat. I tak się dzieje właśnie magia. I to są te właśnie skoki kwantowe, to jest ta transformacja, to jest ta przemiana. I to jest zupełnie coś innego, gdy pracujemy tylko umysłem i logiką. Ok, kochani. Będę wdzięczna, jak dacie znać w komentarzu, co w Was robi takie podejście, czy coś to porusza w Was, jak się czujecie i jak Wasze dzieci wewnętrzne reagują na to, o czym powiedziałam w filmie. Do zobaczenia.